Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z opowieścią o jednym z najpopularniejszych aktorów na świecie. Uznawany za jednego z najzdolniejszych aktorów, Anthony Hopkins na pewno nie jest sztampową postacią. Już od dziecka był bardzo oryginalny, ale dopiero jako bardzo dojrzały mężczyzna dowiedział się, dlaczego tak naprawdę. Jego droga do aktorskiej kariery była bardzo długa i kręta, bo mimo że zorientował się, że chciałby być aktorem dość wcześnie, to jednak przez długie lata wiele spraw uniemożliwiało mu osiągnięcie perfekcji w tej dziedzinie, choć dziś zdecydowanie wiele osób może go za perfekcyjnego aktora postrzegać, to on uważa, że aktorstwo to nie jest żadna wielka sztuka, a dla niego jest to po prostu proste. Jak to się stało, że żeby zdobyć swojego pierwszego Oscara musiał wylądować na odwyku? Dlaczego nie utrzymuje kontaktów ze swoją córką? Oraz jak dziś wygląda jego życie? O tym Wam dzisiaj opowiem, myślę więc, że warto zostać ze mną do samego końca. Będzie także o jego najważniejszych rolach, jak zawsze. Nie możemy o tym zapomnieć. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania, a także subskrybowania mojego kanału. Jeśli odwiedzacie mnie regularnie, a nie jesteście subskrybentami, to zapamiętajcie jeszcze, żeby wcisnąć dzwoneczek, bo będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam! Sir Philip Anthony Hopkins, znany jako Anthony Hopkins, urodził się 31 grudnia 1937 roku jako syn właściciela piekarni. Rodzina nawet radziła sobie nieźle finansowo, dlatego mały Anthony nie narzekał na nic w dzieciństwie, jeśli chodzi o właśnie kwestie finansowe, szczególnie w porównaniu do rówieśników, ponieważ żył w miasteczku górniczym. Jednak nie miał zbyt wielu przyjaciół, od dziecka był samotnikiem, nie czuł się akceptowany, nie potrafił znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami. Na dodatek nie uczył się zbyt dobrze. Wyrzucano go ze szkoły, wielokrotnie je zmieniał, aż jego ojciec w końcu się poddał i postanowił wysłać go do szkoły z internatem. Jak sam mówił, miał nadzieję, że być może tam nauczą jego syna życia obowiązkowości. U tego młodego dzieciaka jednak przyniosło to odwrotny skutek. Jeszcze bardziej był odseparowany od rówieśników. Stał się dla nich wręcz agresywny i napastliwy. Ale po latach przyznał, że wcale nie dziwił się im, że go nie lubili. Byłem kompletnym matołem i może dlatego nie miałem kolegów. Naprawdę, byłem totalnie głupi. Nigdy nie wiedziałem, o co chodzi. Nie bawiłem się z innymi dziećmi, bo nikt mnie nie lubił. Stworzyłem więc sobie w wyobraźni własny świat. Wiem, że to brzmi jak bajka, ale nie miałem innego wyjścia. Mogłem malować i grać na fortepianie i tak zostało do dziś, mówił dziennikowi brytyjskiemu The Independent. Ale zanim opowiem Wam o jego pasjach, zdradzę Wam też, co mówili jego przyjaciele. Podejrzewano bowiem, że w tej męskiej szkole z internatem mógł on paść ofiarą różnego rodzaju wykorzystywania i to też się przełożyło do tego, że miał niechęć do dziewczyn. Ale wiele osób też mówi, że wcale nie do końca musiało tak być. Może po prostu przez to, że sobie nie radził z rówieśnikami, no to wiecie, łatwiej jest gadać z kumplem niż z dziewczyną, która ci się podoba. To jest stresujące dla każdego, nawet dla bardzo śmiałego człowieka, a co dopiero dla kogoś zamkniętego w sobie. Dlatego mówiono bardzo dużo na ten temat, że Anthony Hopkins nie znosił dziewczyn, miał przed nimi wielką barierę i po prostu w rezultacie się z żadną nie umawiał. A tak jak sam powiedział, musiał uciec w swój świat. Przyjaźnił się więc z pędzlem malarskim, a także z fortepianem. W pewnym momencie stało się to jego prawdziwą pasją. Postanowił, że zagra wszystkim przyjaciołom na nosie, zostając kiedyś znanym pianistą. Ale w międzyczasie okazało się, że ma bardzo duży talent do naśladowania, a także cierpliwość do przyswajania tekstu, który z czasem zaczął mu wchodzić do głowy wręcz nie wiadomo kiedy. Po przeczytaniu sztuki czy scenariusza 200 czy 250 razy zna kwestie na pamięć, od końca i przez sen. Nic więc dziwnego, że w 1955 roku bez problemu zdał egzamin do szkoły aktorskiej. Tam też rozpoczął pierwszy niewinny romans. Dziewczyna miała mieć na imię Pam. Wyznał jej, że nigdy wcześniej nie miał dziewczyny. Zakochał się po raz pierwszy i zaczął nawet planować przyszłość. Ale w międzyczasie zdobył też pierwszego poważnego przyjaciela. W jego życie wkroczył 17-letni Peter Gill. Obydwaj byli najzdolniejsi w grupie teatralnej. Gill po latach twierdził, że Tony i ja od razu poczuliśmy do siebie wielką sympatię. Zdradzał też, że Anthony go zauroczył. W międzyczasie też właśnie dziewczyna Antonego zaczęła mieć pewne wątpliwości, czy ich relacja na pewno nie wykracza poza te przyjacielskie normy i wiele osób nawet sugerowało, że być może tak, chociaż potem okaże się, że nic z tych rzeczy. Po prostu Anthony Hopkins trochę inaczej podchodził do znajomości. A dlaczego, dowiecie się pod koniec tego odcinka?
bo również niedawno sam Antony się o tym dowiedział. Ostatecznie został absolwentem prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. To właśnie tam dyrektor tej szkoły obsadził go w roli króla Lira. Na szklanym ekranie zadebiutował natomiast w 1968 roku we Lwie w Zimie. I Anthony Hopkins na początku swojej kariery był oczywiście obsadzany czasem w rolach filmowych, ale głównie był aktorem teatralnym. W pewnym momencie zaczęło go to strasznie wkurzać. Stwierdził, że ma dość codziennego zakładania rajstop, chodzenia do teatru z tymi samymi ludźmi i wypowiadania w kółko tych samych kwestii. Bo oczywiście nam, osobom, które nie zajmują się zawodem aktora, wydaje się, że jest to takie wzniosłe zajęcie, te brawa i tak dalej, ale w rezultacie tak naprawdę no składa się to na to, co powiedział Anthony Hopkins. Chodzisz codziennie do roboty, codziennie mówisz to samo, codziennie w tym samym stroju, z tymi samymi ludźmi. No ale z drugiej strony każdy z nas w sumie tak ma. No ale właśnie Anthony stwierdził, że ma tego dość, że będzie od tej pory grał w filmach. I nawet przy jego zdolnościach miało to sens, gdyby nie nauk. Ponieważ jego start wielkiej kariery w filmach blokowały w latach 70. właśnie problemy osobiste. Głównie to, że bardzo często przychodził na plan na kacu, czasem się nie pojawiał, czasem się spóźniał, a czasem w ogóle był niedysponowany. Nawet jego pierwszy film, w którym miał zagrać w Hollywood, jednak potem odbył się bez niego z tego powodu, że po prostu zapił sobie i nie przyszedł na zdjęcia próbne. Ostatecznie stwierdził, że musi coś z tym zrobić, kiedy nie był w stanie dokończyć spektaklu, bo no niestety był pijany i to było widać. A także dlatego, że w pewnym momencie obudził się w hotelu w Los Angeles i nie miał pojęcia, jak się tam znalazł. A przypominam, że na co dzień wtedy był w Londynie. Więc jednak wiecie, zlecieć pół świata i nie wiedzieć, jak się znaleźć, no to musi być grube przeżycie. Dlatego też Anthony Hopkins udał się na spotkania anonimowych alkoholików i od 1975 roku deklaruje, że jest trzeźwym alkoholikiem. Moja natura ma kompulsywną stronę, rozwija się w autodestrukcję, mówił. Gdy byłem dużo młodszy, wydawało mi się, że to atrakcyjny sposób życia. Patrząc wstecz, cieszę się, że przeżyłem to, ponieważ picie w końcu rozdziera cię na kawałki. Ale niestety nie obyło się tutaj bez strat i nie mówię tylko tutaj o tym hollywoodzkim filmie, bo to w końcu potem i tak nadeszło, ale o małżeństwie. Aktor ostatecznie na ślubnym kobiercu stawał trzykrotnie. Po raz pierwszy 2 września 1967 roku. Para doczekała się nawet córki, Abigail. Związek jednak nie przetrwał próby czasu. Do rozwodu doszło w 1972 roku, a później przez lata aktor starał się utrzymywać kontakty ze swoją córką, choć ona wspominała je jako trudne. Ale w domu rodzinnym często dochodziło do awantur, a sam Anthony Hopkins nie ukrywał, że wpisywał się we wzór takiego typowego Walijczyka. To przecież należy do wizerunku typowego Walijczyka. Pić ponad miarę i mieć samodestrukcyjne zapędy. Córka została z mamą, a Hopkins wyjechał do Stanów, żeby rozwijać swoją karierę. A w 2020 roku wrócił pamięcią do tamtych dni. 45 lat temu dostałem ostrzeżenie. Zbliżałem się do katastrofy, zabijając się na śmierć. Nie jestem kaznodzieją, ale dostałem wiadomość, dobrą myśl, która brzmiała: chcesz żyć czy umrzeć? Odpowiedziałem, że chcę żyć. Rok później Anthony Hopkins ożenił się po raz kolejny, a to małżeństwo przetrwało już znacznie dłużej. Ostatecznie jednak para rozstała się ze sobą niemal po 30 latach, 30 kwietnia 2002 roku. Anthony Hopkins, kiedy już unormował swoje życie i kiedy wielokrotnie pojawiał się w teatrze, przeżył wielką, wielką przemianę. Jest to jeden z aktorów, o którym można powiedzieć, że sukces dopadł go jako dojrzałego człowieka, bo największą karierę zrobił po 50. Oczywiście w latach 80. bardzo często mogliśmy go oglądać w wielu rolach. Człowieku Słoniu, Dzwonniku z Notre Dame, ale na pewno przełomowa jest rola z 1992 roku. Oczywiście mam na myśli Milczenie owiec i rolę Hannibala Lectera. Ta rola seryjnego mordercy przyniosła mu niesamowitą rozpoznawalność, wielkie uznanie, Oscara. No a sam Anthony Hopkins podszedł do niej w swoim stylu. Podczas gdy wszyscy się zachwycali, niektórzy się bali, że tak dobrze zagrał złoczyńcę, że zostanie zaszufladkowany, on odpowiadał z rozbrajającą szczerością, że nie jest trudne
straszyć ludzi. Trzeba po prostu być poważnym, nieruchomym i mówić cicho, a czasem do tego dorzucić jakiś żart. Przyznacie szczerze, że żart wypowiedziany bez żadnej mimiki, nieruchomo i cicho powoduje, że nie wiemy, czy na pewno powinniśmy się śmiać. Coś w tym jest. Kiedyś może przetestuję, ale nie na Was. I w tym samym roku z rąk królowej Elżbiety II otrzymał również tytuł szlachecki, dlatego go na początku przedstawiłam jako Sir. I Anthony Hopkins kursował między Europą a Stanami Zjednoczonymi i pod koniec lat 90. postanowił przeprowadzić się na stałe. Dostał obywatelstwo amerykańskie, nie rezygnując również z brytyjskiego. I cały czas nie rozumiał, o co tyle zamieszania, gdy cały świat się zachwycał jego aktorstwem i kolejnymi rolami. On odpowiadał, że co w tym takiego dziwnego? Wstaję rano, ubieram się, jadę do roboty, wkładam kostium, mówię kilka zdań, potem mam przerwę na lunch, wracam na plan, znów mówię, zdejmuję kostium i wychodzę. To wszystko. Nie ma w tym jakiejś głębi ani mądrości. Ot, robota jak każda inna, przyznał w wywiadzie dla Newsweeka. Ale aktorstwo na takim poziomie pozwoliło mu także rozwijać swoje pasje, a także wrócić do poprzednich. Mogliśmy go oglądać w roli reżysera, ale także jako malarza. Zaczął także ponownie grać na fortepianie. A dlaczego tak się stało? Nie tylko dlatego, że miał bardzo dużo czasu, ale też dlatego, że poznał kobietę, przy której nie ukrywa, że się rozwinął i która sprawiła, że jest szczęśliwy. W 2003 roku poślubił Stellę. Małżeństwem pozostają do dziś i to właśnie żona zajmuje się po pierwsze sprzedażą jego dzieł, które namaluje, z którymi objeździł już właściwie całe Stany Zjednoczone, ale także namówiła go właśnie do tego, żeby grał, żeby realizował również inne pasje poza aktorstwem. Bardzo duży wpływ też miała na jego życie, ponieważ namówiła go do zdrowego stylu życia, do tego, żeby się ruszał, żeby dbał o siebie. Anthony Hopkins to właśnie jej, jak twierdzi, zawdzięcza swoją dobrą formę mimo podeszłego wieku. Ale wróćmy do relacji Anthony'ego Hopkinsa z córką, bo wielokrotnie pisano na ten temat dużo, bo Anthony Hopkins z rozbrajającą wręcz szczerością mówił na temat relacji z córką i to nie tylko o tych dobrych rzeczach. Choć jak sam przyznaje, starał się utrzymywać relacje z nią, nawet zagrali razem w kilku filmach, jak na przykład w Okruchach dnia, Cienistą doliną z 1993 roku, a gdy odbierał Oscara za Milczenie owiec, na czerwonym dywanie towarzyszyła mu właśnie córka. Ale aktorka i piosenkarka, bo tym właśnie zajmuje się córka Anthony'ego Hopkinsa dzisiaj, przyznała po latach, że jednak ona nie wspominała wcale tych chwil jako jakieś ekscytujące. Widywałam go raz do roku. Było mi z tego powodu trochę przykro, ale muszę iść dalej ze swoim życiem. Zawsze tak było. Widziałam go na moment, a potem długa przerwa. A plany filmowe, na których grała z ojcem, wspominała jako ciekawe wydarzenie, ale jednak nie jako czas spędzony z ojcem, bo jak przyznawała, on był bardziej zajęty samym sobą. Nie wiadomo co, czy te relacje, czy może coś innego, jednak sprawiło, że dziewczyna w wieku nastoletnim niestety skłoniła się ku alkoholowi i narkotykom, czyli temu, z czym walczył jej ojciec jako młody człowiek. Jednak to właśnie jego obarczała jakby winą za to, że tak potoczyło się jej życie. Mówiła, że była to konsekwencja właśnie problemów rodzinnych, gniewu, jakie wywoływały i nieumiejętności pogodzenia sobie z tym. I choć te relacje nie były najlepsze, to w pewnym momencie jednak ustały zupełnie. A prawda na temat ich relacji wyszła na jaw zupełnie przypadkiem podczas jednego z wywiadów, gdy dziennikarz zapytał o córkę. Nie mam pojęcia, co u niej słychać. Ludzie zrywają ze sobą kontakt, rodziny się rozpadają i trzeba żyć dalej. Ludzie dokonują wyborów. I tak mnie to nie obchodzi. Skwitował ku zaskoczeniu rozmówcy. Dziennikarz powiedział, że to dość chłodne podejście, czy nawet zimne. A Anthony odpowiedział, że zimne, bo taki jest świat. W innym wywiadzie natomiast podsumowywał, dając również radę młodym ludziom, którzy mają problem ze swoimi rodzicami. To jest jej wybór i ona musi żyć swoim życiem. Mówię młodym ludziom, jeśli twoi rodzice sprawiają ci kłopoty, wyprowadź się, musisz ich opuścić. Nie musisz zabijać swoich rodziców, ale po prostu odejdź, wspomniał. No litościwy. W ostatnich latach szokowała niektórych rozbieżność, jeśli chodzi o wybierane role przez Anthony'ego Hopkinsa, bo faktycznie można powiedzieć, że skakał on z kwiatka na kwiatek i nie było tu spójności, ale ja uważam, że Anthony Hopkins może grać we wszystkim. Choć faktycznie, o ile rola w Torze czy w Westworldzie była bardzo interesująca, o tyle
Jako fanka Transformersów zdziwiłam się, że pojawił się w filmie Transformers Ostatni Rycerz, bo ja zniosłam ten film jako fanka Transformersów, ale ogólnie było ciężko. Bardzo fajne jest natomiast to, że mimo zaawansowanego wieku Anthony Hopkins nadal pojawia się na ekranie. No i co tu mówić, ostatnio przecież nawet doczekał się Oscara, co było dla niego zaskoczeniem, bo nie pojawił się na gali, bo pandemia i tak dalej, gala była bardzo okrojona, ale ogólnie nawet jej nie oglądał, mimo że był nominowany, tylko sobie smacznie spał. Na następny dzień był trochę zszokowany, wrzucił na Instagram film, że wow, dostałem drugiego Oscara. I tego Oscara zapewniła mu kreacja w filmie Ojciec. Ja osobiście widziałam ten film w kinie. Kiedy kina otworzyli teraz po przerwie pandemicznej, to właśnie z moim mężem się umówiliśmy, że pójdziemy sobie do kina, potem na kolację. No ale jak wyszłam z kina, to wyglądałam jak... Nie wiem, co by mi się stało, bo się tak poryczałam w ogóle i posmarkałam i wszystko, że musiałam 20 minut do siebie dochodzić w łazience, więc polecam Wam ten film, bo to jest majstersztyk. Pokazuje też, jak czasem nie potrafimy zrozumieć starszych osób i tego, co do nas mówią, bo przecież całe życie sobie radzili, a teraz nagle wydawać by się mogło, że stają się upierdliwi, choć to w ogóle nie o to chodzi. Więc przyznam Wam szczerze, że ten film jest rozbrajający, polecam go, ale jak macie dobry dzień, bo jak macie gorszy, to on Was totalnie dobije. Stworzył bowiem postać mężczyzny, która zmaga się z upływającym czasem, postępującą demencją. Jest zagubiony, nie radzi sobie z pogarszającym stanem zdrowia i problemami. I choć wszyscy zachwycali się i mówili, że jak on potrafił w ogóle to wszystko oddać, wejść w buty tego człowieka zmagającego się z demencją starczą, no to Anthony Hopkins jak zawsze wszystkich rozbroił, zmienił imię na swoje, stwierdził, że było mu bardzo łatwo, bo bohater urodził się nawet tego samego dnia i roku co on, więc po prostu wczuł się w rolę, ale jednak choć jest zawsze za tym, żeby nie zostawiać pracę w pracy i nie żyć rolą 24 na dobę, bo niektórzy aktorzy mówią, że tak robią po to, żeby stać się bardziej wiarygodni w swoim przeżywaniu, to jednak przyznał, że tu tyle myślał o swoich problemach, że zaczęło go łupać w krzyżu na planie i stwierdził, że jednak to, co mamy w głowie, to, o czym myślimy, jednak jest czymś takim, co ściągamy na siebie i nie chodzi tu nawet o jakąś energię z zewnątrz, tylko po prostu jego organizm zaczął faktycznie przejmować się tym, że coś mu dolega. Kiedy skończył grać na filmie, również bóle w krzyżu przeszły. Aktor również bardzo angażuje się w działania proekologiczne i ochronę przyrody. A 3 lata temu wyznał, że dopiero niedawno dowiedział się, z czego wynikały jego wszystkie problemy w kontaktach z rówieśnikami, z kobietami, w ogóle dlaczego być może jest taką osobą, która traktuje wiele rzeczy zero-jedynkowo i nie przejmuje się trochę tą emocjonalną strefą. Wszystko dlatego, że aktor ma Aspergera i odkryto to dopiero właśnie w tak zaawansowanym wieku u niego. Jestem z najwyższej półki. Wiele osób z tą chorobą jest bardzo funkcjonalnych, ale niekonsekwentnych. I mimo, że też do aktorstwa podchodzi tak zero-jedynkowo, to jednak cieszy się, że może grać, bo mówi, że aktorstwo sprawia, że czuje, że żyje. No i trudno mu nie zazdrościć, szczerze mówiąc, bo grał przecież papieża, Boga, prezydentów, Hitlera, Otella, króla Lira, Macbetha, wynalazcę płatków kukurydzianych, czy nawet Picassa i Hitchcocka. Dziś stroni od mięsa, pomaga bezpańskim psom i kotom wraz z żoną. Jak sam mówi, stroni od polityki, nie obchodzi go ona. Uważa bowiem, że jakikolwiek wybór podejmiemy, będzie on zły, bo nie jesteśmy po prostu na etapie ewolucyjnym, w którym powinniśmy takie decyzje podejmować. A dowodem na to ma być fakt, że nie tak dawno, bo w XX wieku zabito 100 milionów osób. No, trzeba przyznać, że coś w tym jest. Dzisiaj dla mojego pokolenia to jest nie do uwierzenia, że coś takiego wydarzyło się jeszcze za życia 2 pokoleń wcześniej. Anthony Hopkins sam jednak czuje się zrealizowanym człowiekiem. Czuję spokój, przeżyłem długie życie, mówił w wywiadzie dla New York Timesa. A krótko przed nim rzucił na Instagram zdjęcie zrobione w słońcu pod drzewem, na podwórku z podpisem pozostań obecny, jeden dzień na raz. No cóż, Anthony Hopkins jest na pewno świetnym artystą, skomplikowaną osobowością, przyznacie, ale nam pozostaje chyba tylko życzyć mu tego, czego sam sobie życzył z okazji 83 urodzin. Kolejnych 20, no to może 40.
bo myślę, że byłaby to wielka strata, ale przede wszystkim życzymy Anthonemu Hopkinsowi, żeby jeszcze przez długi czas mógł zachwycać nas swoimi kreacjami, bo udowodnił niedawno, że jest w świetnej formie i że czas nie ma na niego wpływu. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza ulubiona rola tego artysty. Powiedzcie też proszę, jakiego innego aktora, piosenkarza, filmowca, a może dziennikarza chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, że bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. I pamiętajcie też, że możecie odwiedzać mnie w innych social mediach. Będzie mi bardzo miło, jeśli to uczynicie. A tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek, który już niedługo pojawi się na moim kanale. Także bądźcie czujni i do zobaczenia. Widzimy się, jak zawsze. Pa!